tak? To witam wszystkich. To może zanim zacznę malować, powiem co nieco o kolorach i o ułożeniu ich na stole przed malowaniem. So before Kaha will start to paint, she will tell a little about the colors and how she organizes them. You can see it like clearly on the table. Tak, to zawsze mam ułożone kolory na stole według sekwencji w kole barw. So she always organizes her colors according to the sequence on the color wheel. Robię to dlatego, ponieważ im kolory są dalej od siebie oddalone w kole barw, tym bardziej ze sobą kontrastują. So Kaha does it because like the colors that are further away from on the color wheel, they contrast together much stronger. I na przykład jak chcemy zmieszać kolor żółty z fioletowym, są one bardzo daleko od siebie oddalone i są to przeciwstawne kolory. Mm-hmm. So if you want to mix yellow and violet, those colors are very, very far away on the color wheel, so they contrast a lot. Yeah? Jeśli chcemy je zmieszać ze sobą, żółty i fioletowy, musimy użyć odrobinę wszystkich tych kolorów pomiędzy żółtym i fioletowym, czyli pomarańczowy, czerwony i magenta, albo któryś z nich. So if you want to mix those two together, we have to use like make a transition between those colors. So using orange, red and magenta, violet. Tak. Yeah, magenta. Tak. So that's why we can do this transition, yeah? Więc polecam wszystkim układanie sobie tych kolorów według sekwencji z koła barw, ponieważ bardzo to pomaga w ich mieszaniu i wtedy wiemy, że na przykład jak chcemy zmieszać żółty z fioletowym, to nie możemy dodać na przykład zieleni do tych kolorów, ponieważ powstanie nam wtedy szary kolor albo jakiś brudny, nieczysty. Yeah, so if we want to make that transition, make that contrast, we have to make that shift and adding like a wrong color will make it gray. So for example, adding green will make it too gray. Tak, dziękuję. Okej, okay, so. Tematem mojej pracy jest harmonia i kontrast w malarstwie. I chciałabym powiedzieć, że jest to bardzo subiektywne postrzeganie kolorów, harmonii i kontrastu. I to, jak maluję i jak układam sobie te kolory, jest też jakby takie bardzo intuicyjne. I nie zastanawiałam się nigdy nad tym, jak to robiłam. Dopiero jak zaczęłam uczyć ludzi, to zaczęłam więcej czasu poświęciłam teorii kolorów i zastanawianiu się nad tym, które kolory można ze sobą mieszać, a które nie. So the whole topic about like this workshop is like harmony and contrast. So Kaha does it in a very intuitive way, and the more you think about it, like the more to explain. So yeah. I można się ze mną zgodzić, nie zgodzić, bo ponieważ odbieranie kolorów jest bardzo subiektywne. Yeah, so it's very subjective for each person, and you can agree or not, but like it's just like Kaha's way of doing it. I według mnie, znaczy ja używam trzy rodzaje kontrastu w malowaniu figurek. So Kaha uses three ways of contrast on her miniatures. Tak, pierwszy to jest pomiędzy kolorami, to co mówiłam, na przykład pomiędzy przeciwstawnymi, czyli żółty i fioletowy. So the first one is color contrast, like for example yellow and violet. Kolejny kontrast to jest pomiędzy kierunkiem malowania linii. So the next contrast is like the direction of brush strokes, painting lines. I trzeci jest pomiędzy światłem i cieniem i ciemnymi i jasnymi kolorami. And the third one is like the contrast of light, like shadows and lights. Tak. Więc może najwięcej dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym kontraście kolorystycznym, ale może zanim to zrobię, to pokażę jeszcze, jak powstaje kontrast pomiędzy liniami i pomiędzy jasnymi, ciemnymi kolorami. Okay, so before showing the color of the contrast of color, Kaha will show how to. Can you repeat? Jak maluję kontrast pomiędzy kierunkiem linii? Okay, so should we show the contrast between the direction of lines? To może użyję tylko białego koloru, tak żeby przykładowo. Okay. It will be the white color right now. Czyli jest wiele możliwości malowania
kierunku linii, prawda? I to zależy od tego, powinniśmy tak dobierać kierunek linii w zależności do tego, co chcemy pokazać, ponieważ... No to... So there are many ways of like painting the direction of lines, but the direction of lines depends on what we want to convey, what we want to show. Więc tu mam biały kolor. Zawsze mieszam go odrobinę z wodą na mokrej palecie. So we're using white and Kaha always mixes it a little with water, just to dilute it. Tak. Więc używam suchego pędzelka zawsze. Hmm. Kaha uses always like a dry brush for this. Odrobinę nabieram farby i roluję pędzelek z nadmiaru i tak jest gotowy do malowania. She takes a little paint and rolls it on the palette just to remove the excess of paint. I na przykład, to będzie tylko, użyję tylko jednego białego koloru. Oczywiście, gdybym malowała to skrzydło, używałabym ich o wiele więcej, ale chcę tylko pokazać wam właśnie kontrast pomiędzy kierunkiem malowania a linii. She uses white because she wants to like show just the direction of brush strokes that she uses. Normally she would use more color. This is just an example. Tak. Więc na przykład, jak zaczniemy malować okrągły kierunek linii na skrzydle, so for example, if we start to paint like a round shape of lines on the wing. Okrągły kierunek linii sprawi, że ten element będzie wyglądał na bardziej okrągły. So the round direction of lines will show that this whole element is more round. Ponieważ światło jest, inaczej układa się światło na warstwie farby, która jest malowana w okrągły, prawda, w okrągły sposób. So because the light like reflects differently from a round shape of brush stroke. Prawda? I teraz to skrzydło wygląda jakby to było jakieś okrągła powierzchnia. So the wing now looks more like a round surface. Jak na przykład namaluję teraz proste linie. So if for example we would paint straight lines. Skrzydło będzie wyglądało bardziej płasko. The wing would look more flat. Prawda? Zupełnie inaczej. Teraz odbieramy te dwie płaszczyzny. Does it look differently? A kolejna, na przykład możemy też oszukać wzrok. Tu. I na przykład malować półokrągłe linie i wtedy skrzydło będzie wyglądało... Teraz podkreślimy ten półokrągły kształt skrzydła. So we can cheat the eye a little and like just add a little roundness to those lines and then the wing looks a little more round. Prawda? Right? Do you agree? Do you agree? Good. No więc jak widać na skrzydle jest wiele możliwości malowania linii. Oczywiście możemy jeszcze namalować ukośne linie. I jakby wszystkie ten kierunek malowania linii i mnóstwo tych warstw, bo oczywiście podczas malowania nakładam wiele, wiele warstw farby i jak zawsze jak używam tego jednego kierunku nakładania farby, po prostu moim zdaniem światło inaczej układa się na powierzchni w zależności od kierunku malowania. Aha. So as you can see, there are many ways of just like painting the lines. You can place them in different ways, and it always will look a little differently. The light will interact with that line differently, and will show something other. Yeah? Tak. Więc to jest pierwszy kontrast pomiędzy kierunkiem malowania linii. Kolejny jest. So this is the first contrast between the just like direction of lines. Czy ma ktoś może jakieś życzenie, jakich kolorów powinnam użyć? Do you have any suggestions about using colors, like? Różowy. Proszę nie kopiować. What colors should she use? Żółty, okej. Kopia to test. Więc widzicie, układam sobie też kolory na mojej palecie zgodnie z kolorami z koła barw. Więc pierwszy jest żółty. So Kaha places the colors on the palette according to the like colors on the color wheel, just like close together. So first is yellow, then magenta. Może fiolet. Then violet. I
teraz te kolory na pewno dobrze się ze sobą zmieszają, ponieważ są blisko siebie w kole barw, prawda? Więc na pewno dobrze się zmieszają, nie powstanie nam żaden brudny kolor. Okay, those colors will mix together very well because they are close on the color wheel, so we won't have like a dirty color. Dlatego warto używać czystych kolorów, ponieważ jeżeli kolory nie wiemy dokładnie, jaki pigment jest w środku, często nie powstanie nam ten kolor, który chcielibyśmy, bo po prostu w środku jest o wiele więcej kolorów niż myślimy, że to jest zielony kolor, a tak naprawdę tam jest niebieski, fioletowy, zielony, czarny i biały. So it's very worth just using pure pigments, because like with pure pigments we know that it's like a pure pigment, it doesn't have additions. Normally like mixed colors have those and like mixing from them, like you don't know exactly what you're mixing in. So you can like achieve something that you don't want. Okay, so drugi kontrast jest pomiędzy światłem i cieniem. Po prostu pomiędzy nasyceniem kolorów. Czyli możemy użyć tylko żółtego koloru i po prostu w jednym miejscu użyć ciemnego żółtego, w innym jasnego i to też da kontrast. Mm-hmm. So the second contrast is between light and shadow and like the saturation and like brightness, darkness of color. So we can use like a brighter and darker color for this. I na przykład mogę użyć jasnego żółtego na środku skrzydła. So it would be like the bright yellow in the middle of the wing. A ciemnego żółtego, może troszkę za ciemny. Czy żółty z czystą magentą daje taki pomarańczowy kolor, więc jakby są to czyste kolory. Jeżeli magenta ma więcej w środku kolorów niż czysta magenta, nie powstanie nam taki pomarańczowy kolor jak ten. Yeah, so now we can add a little magenta to yellow and like achieve a darker color, like an orangey color, use it like for the mid-tone. Yeah? Czyli teraz powstał nam kontrast, prawda, pomiędzy jasnym żółtym i ciemnym żółtym. Yeah, so we have like a little contrast between bright yellow and a darker orange yellow. Yeah? I taki kontrast jest oczywiście bardzo łatwy do namalowania, najłatwiejszy. And this contrast is very easy to paint, yeah? It's like the easiest. Dlatego chciałabym powiedzieć troszkę więcej o malowaniu kontrastu pomiędzy tymi przeciwstawnymi kolorami, bo jest to trudniejsze do namalowania. I want to tell a little more about painting the contrast with complementary color because it's harder. Jeszcze chciałabym wrócić do koła barw. I jeszcze raz to wyjaśnić, to, że żeby bardzo mocny kontrast powstał pomiędzy kolorami, to kolory muszą być jak najdalej odsunięte od siebie w kole barw, prawda? Czyli na przykład do żółtego koloru wszystkie te kolory po tej stronie koła barw będą bardzo kontrastujące z żółtym, prawda? Do zielonego wszystkie kolory tutaj. So like we should go back to the color wheel and like look at it and you can see that the colors like that are complementary are spaced very far above from each other, so you can have a stronger contrast, yeah, and like contrasting yellow with violet, you can see the distance, that's why it makes a big difference. I teraz tak, poproszę może pierwsze zdjęcie, dobrze, tego smoka. So let's see the first picture. Chciałam to powiedzieć, coś o tym smoku, jak tutaj powstał kontrast i harmonia. So Kaha wants to say a little more about how she built the contrast and harmony on this miniature. Jak widzicie, smok jest ciepło-żółty, prawda? So the dragon is warm yellow. Niżej część smoka i podstawki jest zimno-niebieska. So the lower part of the dragon is colder blue. Czyli kontrast jest bardzo mocny, prawda? Pomiędzy ciepłym żółtym i zimnym niebieskim. Yeah, so the contrast is quite big between like the warm yellow and cold blue. I do tego są jeszcze czerwone demony. And then you have the red demons. Tak, czyli kontrast jest bardzo mocny. Na górze dominuje żółty kolor, po środku niebieski, na dole czerwony. So the contrast is very strong and on the upper part of the miniature you have yellow, then in the middle you have that blue and then on the bottom you have that red. Each of those layers contrasts a lot. I teraz, żeby figurka wyglądała tak spójnie, jak jedna całość, oprócz kontrastu, dobrze jest zbudować też harmonię pomiędzy kolorami. So for the miniature to look good, like it's on the photo, outside from the contrast, we have to build the harmony of color on it. To poproszę drugie zdjęcie. The second photo. Tak.
He says that sorry, one moment, technical issues. Dlatego, jak przyjrzycie się temu zdjęciu, do wszystkich tych kolorów, których użyłam do malowania smoka, niebieskiej kuli i czerwonych demonów, zawsze używałam fioletu i magenta. So, for all those colors that like Kaha used, she additionally used like violet and magenta. Czyli zawsze, na przykład jak malowałam żółtego smoka, to nie jest tylko żółty, czysty kolor, tylko to jest żółty, to jest fiolet, magenta, czerwień i żółty. Mm-hmm. So like for the yellow dragon, it's not only the yellow, like it's violet, magenta and red. Those tones like, red. And red, yeah. That fill the surface, yeah? To samo jest z niebieskimi elementami na figurce. To nie jest czysty niebieski, tylko też niebieski zmieszany zawsze z odrobiną fioletu i magenty. Mm-hmm. The same is for the blue elements. It's not only blue, but it's like magenta, violet. Tak. I te kolory dodatkowe, czyli ten fiolet i magenta, ja to nazywam ukrytymi kolorami. Nie są one tak mocno widoczne, tylko my wiemy, że użyłam ich podczas malowania i dzięki temu wszystkie te kolory wyglądają harmonijnie. Mm-hmm. So like the colors that Kaha uses, the violet, magenta, she calls them like hidden colors. She mixes them like not in an obvious way, but to just contrast the main color. Mm-hmm. I dzięki temu powstała harmonia, moim zdaniem, pomiędzy wszystkimi kolorami na modelu. And because of this, like we have that harmony of colors, like that shift through the like, color wheel. I tutaj jeszcze jest podstawka i demony i podstawka do malowania kamieni. Użyłam tych samych kolorów, których użyłam do malowania innych elementów, też żeby do siebie pasowały. Mm-hmm. So for painting the rocks, Kaha used the other colors that she used on the miniature. But just like mixed them together and like just to use them there to achieve that harmony. I jest to też fiolet i pomarańcz, czyli czerwony i żółty. Yeah, and it's also like violet and orange. Yeah? Możecie zobaczyć, jakie kolory powstają ciekawe po zmieszaniu tych trzech kolorów. Yeah, so you can see what interesting colors we achieved, like mixing those colors, like the main ones. Tak, i dzięki temu, że użyłam nie gotowych kolorów, tylko je zmieszałam, to pasują do demonów i do reszty elementów, ponieważ użyłam do nich tych samych kolorów, co do kamieni. Mm-hmm. And thanks using those, like the colors that you use, like it makes more harmony, like you can fit it for the rocks, but still it fits to the whole composition. I na przykład do demonów używałam tych samych kolorów, co do smoka. And for the demon, Kaha used the same colors like for the dragon. Tylko w innych proporcjach. But in different proportions. Czyli używałam mniej żółtych kolorów, więcej czerwieni i magenty. I przez to demony są bardziej czerwone, smok żółty. Mm-hmm. So it was a little less yellow, more red and magenta. That's why the demons look like more red. I kolejny jeszcze poproszę. I tu właśnie widać jeszcze z bliska i moim zdaniem przez użycie tych samych kolorów wszystkie te elementy, chociaż dominują na nich inne kolory, ciepłe i zimne, pasują do siebie. I tak naprawdę ten niebieski kolor nie jest czystym niebieskim, właśnie tylko on jest takim ciepło-niebiesko-fioletowym magenta i dzięki temu pasuje do tych demonów i do tych żółtych postaci wokół. A jednocześnie tworzy kontrast. So by using all those colors, like mixing them together, you achieve like that those elements that we paint like in a not obvious way, just like fit together. Yeah? Mm-hmm. Like, okay. Jeszcze możesz powiedzieć o tym niebieskim szczególnie, że on jest, wydaje się być niebieski, ale to nie jest czysto niebieski, yeah. Szczególnie do highlightów używałam fioletu. For the blue, like it's not pure blue, yeah? So you can see it like it's mixed with like different colors. Violet, so it looks blue, but it has a lot of additions, like violet, like yellow in the highlights, yeah? Magenta. And that's why like we shouldn't use like just like pure color, yeah? Tak. A na przykład żółtego koloru jest więcej tylko na demonach w środku kompozycji, tak żeby pasowały do smoka w centrum też, w środku kompozycji. Okay, so there's more yellow in the middle of the composition on the demons, because like then it fits more to the dragon. Yeah? Tak, i tylko tam, na przykład na dole, na demonach nie ma w ogóle żółtego koloru, żeby nie rzucały się tak w oczy. And just there in the middle of the composition, so on the bottom of the demons, like on the bottom part, there's no yellow. Yeah? So like you can have that focus. Tak.
To więc dlatego przed malowaniem chciałam pokazać właśnie tą pracę, żeby powiedzieć, jak można mieszać, znaczy jak mieszałam kolory w tym smoku, żeby jednocześnie powstał kontrast, a jednocześnie kolory były ze sobą harmonijne. I myślę, że warto mieszać ze sobą więcej kolorów, bo można naprawdę, może naprawdę powstać ciekawy efekt. I jakby jeszcze raz zachęcam do używania czystych kolorów, ponieważ, tak jak już mówiłam, niewidoczne są te kolory, które dodajemy, czyli ukryte, ale nasze oczy je tak naprawdę widzą i one tworzą harmonię. So before like starting painting, I wanted to show those photos to show you that it's very worth to just mix those colors all together. So even using those hidden colors, just like in a, not in an obvious way, just hiding them a little in highlights, in shadows, makes more harmony in the whole work. Tak, dziękuję. To teraz mogę malować. We can start painting. No to może ktoś wybierze mi kolory, jakie chciałby, żebym... So Kaha wants you to choose the colors that she will use. Zielony, dobra. Zielony był pierwszy, żółty drugi i różowy. Dobrze. Idealny kolor. Czyli jakby widzicie, wybraliście mi kolory żółty i zielony, są oddalone od siebie, prawda, w kole barw, więc so mocno ze sobą kontrastują. So you have chosen the colors of green and yellow and they are like further away on the color wheel and they contrast quite a lot. Tak, i pomiędzy nimi jest ten magenta, czyli taki można powiedzieć różowy kolor. And somewhere in the middle there's like the magenta, like pink, yeah? That's in the middle. Tak, i teraz mam kolejne pytanie, bo widzicie, można na wiele sposobów zmieszać ze sobą te kolory. Mam zielony, magenty i żółty. I teraz to zależy od tego, co chcemy pokazać, bo na przykład możemy zrobić tak, że zmieszać ze sobą tylko żółty z magentą i na przykład tego koloru użyjemy na highlightach, prawda? Czyli to może być... żółty i magenta, z odrobiną magenty oczywiście. So we can mix those colors in many ways. So not just like choosing the ratio here is very important. So that is the question we want to do right now. And like by example, you can see that Kaha mixes the yellow and magenta together. I and what it produces. Zieleń. And I mam, green. Tak. I mam ten sam pędzelek cały czas, więc nie pukałam pędzelka. So it's the same brush. She doesn't like wash the brush just to remove the paint. Tak. Więc żółty kolor też jest tutaj, w zieleni. So the yellow, a little of that yellow is also inside the green. I teraz tak samo odrobinkę zieleni powinniśmy wziąć tutaj do tego żółtego. And a little green we can add to the yellow and to magenta. Tak. I te kolory nadal jak je zobaczymy wyglądają jak żółty, magenta i zielony, so, ale wiemy, że dodałam do nich wszędzie zielonego koloru. So we see those colors still like yellow, magenta and green, but we know that like it's mixed together. Tak, możemy też użyć tylko czystych kolorów, na przykład żółtego i magenty. I to będą nasze czyste kolory, więcej żółtego. So we can use like magenta and yellow without the green. A na przykład zieleń też czystą możemy zmieszać z magentą. And pure green with magenta, just separately. I teraz na przykład... kolory, których użyjemy do highlightów będą bardzo ciepłe. Kolor w cieniach, albo to nie musi być kolor do cieni, będzie bardzo zimny. So now, like, as a difference, the colors that we use for highlights are very warm compared to the previous ones, and the colors that we use for the shadows are much colder. Może pokażę teraz przykład z krzydła, jak też mieszam kolory. Jak na przykład mamy, tu ciepłe kolory dominują na tym fragmencie skrzydła. So on the example of our wing, you can see that like there's a lot of like warm tone dominating on the thing that we painted. Yeah? Czasem też tak maluję. Używam tylko ciepłych kolorów. So sometimes Kaha paints like this, she uses only warm color. A następnie używam transparentnych inków i zmieniam odcień koloru. And then she uses transparent inks and just changes the tone of the color, yeah? Czyli mieszam sobie zielony z wodą, z dużą ilością wody. So she mixes yellow, green with a lot of water. No na przykład magentę też zmieszam z wodą. A little magenta with water. I teraz? And now? Użyję magenty na przykład po tej stronie w skrzydła. Now we use the magenta on this side of the wing. A zieleni po tej. I kolory te same są widoczne nadal. Jest to cały czas żółty. And green on the other side.
And we see the same color, still it's yellow. Mm-hmm. Ale po tej stronie jest zimny żółty, po tej stronie ciepły, prawda, magenta. But on one side, on the green side, it's cold, yellow, but on the other side it's warm yellow. Jedna warstwa jest to niewystarczająca. So the one layer like isn't like enough. Na ogół używam kilka warstw koloru. So normally Kaha uses like more layers of color. Już jest bardziej widoczne. No i na przykład stosuję to też wtedy, jak na przykład, no wiem, że to jest skrzydło, ale jakby jakiś element będzie w kolorze magenta, na przykład ta część skrzydła będzie bardzo magenta, to dlatego warto też tej transparentnej magenty użyć tutaj, żeby te kolory do siebie pasowały i żeby właśnie powstała harmonia między nimi, nawet jak one się różnią od siebie. So she uses that because like let's say for example if the other part of the wing is more violet, magenta, then she adds a little of that magenta to the second part, like the main part, let's say in the middle, and like influences, just like radiates color on it, and you have more harmony. A po drugiej stronie dodaje zieleni, żeby ta część skrzydła pasowała do zieleni na skrzydle. And on the other side we add green for it to like fit this part of the wing. Tak, więc jak spojrzymy na to skrzydło, tak, jest to nadal żółte skrzydło, jednak jest tu mnóstwo ukrytych kolorów i dzięki temu one tworzą harmonię i pasują do tych kolorów dodatkowych po bokach. So if we still like look at the middle part of the wing, it's still yellow, but it has some like changes, additions, yeah, of other colors. Tak. Dobrze. To może teraz spróbuję użyć tych kolorów, które wybraliście mi na skrzydle. No i teraz zanim maluję kontrast pomiędzy tymi ciepłymi, zimnymi kolorami, staram się też wybrać światło. Jakby jest to bardzo ważne, z którego kierunku pada światło na model. So like let's start using the colors that we've mixed previously. And like before painting we have to consider for what is the direction of the light falling on the wing of our miniature. And we have to like pick it, yeah? Tak, dlatego że łatwiej używa się ciepłych kolorów tam, gdzie jest światło, a zimnych tam, gdzie jest cień. So it's easier to use the warmer colors where it's like brighter, where it's the light, and like colder colors in the shadows. Tak, bo oczywiście trudno jest namalować na przykład czerwony fragment skrzydła na górze, który jest oświetlony, a ocieniony żółty. Mm-hmm. So it's more difficult to paint like a red part like of the wing that is like in the shadow and like in the highlight. Yeah. Repeat. I żółty w cieniach. And yeah, like yellow in the shadows. So it's just like the more difficult. Czyli najpierw, no to może teraz skupię się na takim naturalnym świetle, czyli że są to elementy półokrągłe, prawda, skrzydła, to użyję białego koloru i namaluję naturalne światło na środku każdego skrzydła. So now we will like try to paint like that light source in the middle of the wing. Like it would be easier to we'll show the light falling on that sculpture. Just with white. Używam białego koloru na początku, ponieważ lepiej kryje. Mm-hmm. Przepraszam. Ponieważ kolejne kolory wyglądają na bardziej nasycone na białym kolorze. Kaha uses white because the layers of color that she will add on this color look more saturated. No to dobrze, magenta. A little magenta. Dobra. To użyję magenty na górze, ponieważ łatwiej się tak maluje. Ciepłe kolory będą wyżej, a na dole będzie zimne. So a little more warm magenta on the upper part and the colder colors on the bottom. My question. Moje pytanie tutaj, tak? Przepraszam. Czy często robisz na mokro, rozcierasz farbę, tak jak teraz? Na początku tak. Okay. Na początku tak, ponieważ chcę znaleźć jakby odpowiedni kolor i jakby... Dlatego teraz tak nie maluję tego tak dokładnie, bo chcę też zobaczyć, jak kolory będą dobrze ze sobą wyglądały. So I had a question, as I think it's important. I asked that if Kaha
like frequently when painting, she makes a wet blending like this, and it's always like this, just to like find the right balance, the color. Just like mixing the wet paint on the surface. Ale widzicie, te kolory same ze sobą się mieszają, po prostu sprawdzą sobie, jak to wygląda. So you can see the colors mixed together like very fluently, and just like she just like tests how it look how it looks. Widzicie, ten żółty na górze miesza się z magentą, więc jest ciepłym żółtym. So the yellow on the upper part mixes with magenta, so it's warm. Ten żółty miesza się z zielonym i jest zimnym żółtym. So this yellow on the bottom mixes guys, with green, we have a question. And it's colder. Yeah. Cześć. Ja mam pytanie odnośnie koła kolorów, no bo koło to jest koło, a ty układasz te farby tak po kolei jakby, zaczynając od żółtego i pewnie kończąc na zielonym, no ale na kole kolorów zielony jest jakby bezpośrednio obok żółtego. I jakby można w obie strony iść na kole, żeby zrobić tak, przejście. Tak, to one są jakby, jak je teraz zrobimy tak, te kolory, jak je sobie ułożyłam w linię, to tak żółty teraz z zielonym tutaj się spotyka. I one mogą też być w okręgu ułożone. Yeah, so we can like, it's not about just the line, like we can form a wheel from our colors, because like the green is also close to yellow. I teraz no tak, żółty. I teraz jeszcze dodatkowe pytanie, no bo teraz mamy ustawione zielony, magenta, żółty, ale jakby na kole magenta jest prawie naprzeciwko żółtego. W sensie, do czego dążę, to jest jak ustawiasz, w którą stronę iść na kole kolorów? O. No to zależy od tego, jaki element maluję. Ponieważ jak na przykład chcę, żeby żółty był bardzo widoczny jak na smoku, to wybrałam ciepły żółty. Czyli poszłam od żółtego przez czerwień do magenty i fioletu. Prawda? Ten kierunek wybrałam. Jakbym chciała, żeby żółty na modelu był mało widoczny i żebyśmy nie zwracali na niego uwagę, wybrałabym ten kierunek. Malowałabym od żółtego przez zielony do niebieskiego i fioletu. So the reason for this, like for the question is that like if you want like the transition from yellow to magenta to be warm, you have to go in that direction through orange, red, violet. Sorry, magenta then violet, uh-huh. and then it will be warm. You can see it on the upper part of the wing, like it's very visible right now. You can show it, yeah. So like that yellow with magenta, it's warm, yeah. Uh-huh. And if you want like a cold yellow, not that visible, you go through the colder colors, through green, through blue. Mm-hmm. No i wtedy używając żółtego zimnego pokażemy, że ten element nie jest ważny dla naszego wzroku, bo zawsze cieplejsze kolory są bardziej widoczne. Mm-hmm. So now when using like the colder yellow, like it's less visible, it's not that prominent. Yeah? Dlatego bardzo trudno na przykład maluje się zimną postać, a ciepłą podstawkę. So it's, that's why it's very hard to paint a cold character and a warm base. Bo wtedy zawsze podstawka, jeżeli jest za jasna, jest bardzo widoczna, mm-hmm. bardziej niż postać. And like that's because like the if the base is too bright, it's just like it's more visible than the character and it shouldn't be like this. Ale oczywiście warto tak malować, tylko więcej czasu. Of course you can do it, like it takes more time and experience probably. To czemu mamy żółty magenta zielony, a nie żółty zielony magenta? Żółty zielony magenta? Nie ma to znaczenia. Jakby ja zaczęłam tak malować, ponieważ takie podaliście mi trzy kolory. Wtedy w sensie chodzi o jakby, bo tutaj mamy, że zielony jest ten najdalszy jakby od żółtego? Nie, tak, ponieważ zielony jest bardziej kontrastuje z żółtym niż z magentą, albo bardziej mniej magenta kontrastuje z zielonym. Ale żółty też może być zimny, jeżeli przestawimy sobie kolejność, jak najbardziej może tak być. Może być zielony, żółty i magenta, ale nie, prawda, to jest też sekwencja z koła barw, tylko wtedy musimy bardzo jasnego zielonego używać. Wtedy nie zielony, bo ja wybrałam, że zielony jest ciemny, mniej widoczny, jest w cieniach. Jeżeli chcemy, żeby był w highlightach, musi być bardzo jasny, na przykład taki.
So just like we can, like Kaha used that sequence of colors that you gave her. So like it was more natural to organize them like this, like it's because like she has the experience. But you can switch around, yeah? It just like changes the focus on the colors, yeah? You can make more like green, more colder yellow. But for this, like changing the colors like this, you would have to use much brighter green because this one is too dark and it shades everything, mm-hmm. yeah? Okay. Więc muszę nałożyć więcej warstw żółtego koloru, ponieważ bardzo mało, bardzo słabo kryje. So we have to apply more layers of the yellow color because it covers like in a weak way, yeah? Doesn't cover well. Celowo używam takiego mocnego. Jedno światło maluję na środku, prawda? Takie naturalne. So she uses like in a deliberate way. She uses like that strong yellow to form that like light source, that highlight. Widzicie, kolory też są dosyć transparentne, więc ten żółty na zielonym wygląda na zimny, prawda? A ten żółty na magenta jest ciepły. Mm-hmm. So you can see that like the yellow, the color in general, acrylic colors are transparent. So the color that we apply on the green looks colder than tak, on. Prawda? Użyłam magenta. Tego samego żółtego wszędzie, a jest różnica, prawda? Yeah. It's the same yellow, but mm-hmm. there's the difference. Dlatego tak ważny jest ten szkic kolorystyczny. Zachęcam wszystkich do robienia szkicu przed malowaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, jak kolory inaczej wyglądają na jak jeden żółty kolor wygląda na tle kolorów. Kaha encourages everyone to make like color sketches. Yeah? It shows how like the colors work together. Yeah? Like one color can look differently on different undercovers, different bases. Yeah? Muszę troszkę śpieszyć się. Yeah, we have to do it fast. Okej. Okay. No i na przykład teraz do tego ten żółty na górze zmieszam z magentą. I to będzie ten ton pośredni i użyję go tutaj. So this yellow that we have like on the upper part, we can mix with magenta and mix a, like a middle tone, yeah, just to like to start to blend it, yeah. I troszeczkę z zielenią tutaj. And a little with green. I teraz mieszam mam ten sam pędzelek i mieszam zielony kolor z tym magenta i użyję go tutaj pomiędzy. I jak używamy czystych kolorów, to nam nie powstanie, powstanie nam ładny kolor. Mm-hmm. So she uses the same brush without like washing it away in water. So adding like green to that orange makes that like transition. Because we have like pure pigments and the color is like clear. I teraz na przykład jeszcze czasem tak robię, żeby kolory troszkę do siebie jeszcze nawiązywały, jednak ta ciepła i zimna część skrzydła, to na przykład tutaj użyję bardzo ciepłych, może nie, może w cieniach to zrobimy. Tutaj mogę użyć ciepłych cieniów, czyli na przykład cieni magenta. Użyję odrobinkę przezroczystą warstwę tylko magenty. To będzie dalej zielony kolor, ale on będzie miał poświatę magenty. So like we can't leave just like that green. We have to like combine those two parts, like that warm one and the cold one, and just a little. So for this, Kaha will use a little of that magenta, just in the shadows, just to like convey that like the other color, just to add more variety. A na przykład na górze użyję odrobinę zieleni transparentnej. And the upper part we can use in the shadows just a little transparent green, just for that same effect. Tak. Czyli teraz jakby oprócz kontrastu powstała nam. Oj, to za dużo. Oprócz kontrastu powstała nam też taka delikatna harmonia między tymi kolorami, ponieważ są wymieszane ze sobą. So like we have contrast, but also we've added that harmony. So like those colors are mixed together. No i muszę to powtórzyć kilka razy. And we have to repeat it several times. Można zadać pytanko? Tak. Chciałbym zapytać, czy zdarza ci się w ogóle kiedykolwiek łamać te kolory i malować takimi mniej nasyconymi, czy zawsze pracujesz w takiej no, maksymalnej saturacji wszystkich wiesz co, kolorów? Jak ja je takimi zaczynam, ale jak zaczynam je rozjaśniać albo malować wzory, to one nie są już takie intensywne. Tylko teraz. So the question was like if Kaha sometimes like breaks the color a little and just like mixes them together and just like paints with just like less saturated colors. And like it depends, but when you start to like add detail and add everything, like it mixes together. You have like more of that like muted tones.
Ale ogólnie lubię żywe kolory. But in general she likes very live colors, like strong ones. Widzicie, zawsze zanim zacznę malować jakieś wzory na skrzydle, wybieram światło. So before starting like any kinds of like patterns on the wing, she always paints the light. She chooses kolory, it. Wybieram and colors. Kolory. Bo teraz jakby malowanie wzorów zależy od światła, ponieważ im mocniejsze światło, tym więcej wzorów i linii może być w tym miejscu na świetle, ponieważ będą bardziej widoczne. Mm-hmm. So painting the patterns depends on the like, placement of the light. So the stronger the light, the more patterns and like lines you will see in general. Czyli na przykład będzie, nie będzie to dobrze wyglądało, jak na przykład środek, tu gdzie jest światło skrzydła, będzie pusty, a na przykład namaluję mnóstwo wzorów tutaj w cieniach po bokach. So it won't look good, like if the, let's say, the middle of the wing is clear, and we would paint those patterns in the shadows, like on the sides. Tak, bo zawsze moim zdaniem te nowe wzory, które malujemy i światło, które pada na figurkę, powinno być ze sobą mocno powiązane. I to dotyczy się też freehandów. So the new patterns that you, like, we paint always, like it should be like always combined with the light source, yeah, like in the lit parts, yeah. Bo to także pokazuje, co te malowanie nowych linii albo freehandów pokazuje, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo tak naprawdę one bardzo przyciągają naszą uwagę. So painting the patterns and lines like always attracts like that attention, yeah. So it should be painted in the like most important parts of the sculpt. I na ogół, zanim jak zaczynam malować jakieś wzory, to przyglądam się też tym istniejącym. Na skrzydle na przykład jest tutaj mnóstwo tych już istniejących elementów i postaram się na przykład, może najpierw użyję ciemnej zieleni i może czarnego jeszcze. So when Kaha starts like painting and looking at the surface that she has to add that part, those patterns, she always looks at things that are like already sculpted or already on that surface, just to like use it. Czyli na przykład w cieniu może być mnóstwo, w cieniu nie powinno być dużo wzorów, więc jedynie przyciemniam jeszcze niektóre płaszczyzny, gdzie jest naturalny cień, prawda? Jeżeli na środku jest cień, to tutaj są takie, na całym tym skrzydle są linie i one dają naturalny cień. Mm-hmm. So like for the shadows, we accent those natural shadows that the sculpture has, yeah? Just like adding this adds more depth. Tak. I zaznaczenie tych cieni daje mi to, że na przykład, no dobrze, na razie zaznaczyłam te cienie, że nad tymi cieniami może biegnąć linia wzoru, nowej linii. Okay, so marking those shadows as that like perception that over those shadows there would be like a line of highlight running. Tak. Yeah? Czyli na przykład wiem, że tutaj jest cień, więc na przykład tutaj może linia biegnąć nowego wzoru. Hmm. So we know that we have that shadow here, so we can add that line of like the new pattern here. Tak, bardzo niepoprawnie będzie, znaczy to jest oczywiście bardzo subiektywne, ale trudno się tak maluje, jak na przykład namalujemy mocnych kilka linii na cieniu. Po prostu one wtedy rozbijają tą rzeźbę i nie wygląda naturalnie. So it's like very hard to paint like this, like weird, if you would paint like several lines of that highlight of that new pattern on the lines of shadow. It looks a little weird. Czyli zawsze bezpieczniej jest namalować nowe linie, wzory na tym na oświetlonej płaszczyźnie, czyli tej tutaj. So it's safer to paint those like new patterns on that like lit part. Tutaj, nie w cieniach. Here and here. And not in the shadows. O, w cieniach oczywiście też możemy dodać później dodatkowe wzory, ale na razie jakby ja myślę tak o całej kompozycji i nie maluję na razie małych linii, tylko myślę o całości, co powinno przyciągać naszą uwagę, jak patrzymy na takie skrzydło. So we always look on the whole wing, what should attract our attention if you're like painting the whole element. Yeah? It's like always worth looking at the whole part and planet well. Yeah? Dobrze, to więcej żółci. Używam na początku, jak robię ten szkic taki, bo to nadal jest szkic kolorystyczny dla mnie, używam dużo białych kolorów, ale później używam inków, czyli tych tutaj. I one zmieniają odcień koloru, prawda? I na przykład biały po nałożeniu żółtego jest bardziej intensywny żółty.
So at first when painting Kaha uses a lot of white, just like to like make that highlight, but later on she colors that white with more saturated colors using inks, just like to change that for a, like a stronger color, like because white removes like lessens saturation. I teraz na przykład widzicie, pomalowałam sobie, namalowałam tutaj tą linię istniejącą światła, kolejną tutaj, więc na przykład teraz mogę ją połączyć sobie. I to będzie ten wzór nowy, który powstaje, będzie zgadzał się z tym istniejącym światłem na modelu, czyli będzie wyglądał dla naszych oczu, że tak powiem, poprawnie. So like we can paint that one line and the other and just combine it a little, and that like the whole pattern that we are like trying to paint, like it's more like in that like light, like accurate with that light on that element, like in the middle. Tu jest, prawda, dużo światła może być na środku, więc po prostu maluję płaszczyznę światła i na tym oczywiście też można namalować nowe wzory, ale nie teraz jeszcze, bo na razie nie, na początku nie powinno się malować tak detalicznie, tylko myśleć całościowo, prawda? I na razie jeszcze wybrać to światło, cień i główne wzory i dopiero później zacząć malować mniejsze. So you can see we can like plan sometimes paint with a bigger surface, like with the whole thinking about the whole surface, yeah, just like sketching it a little, yeah, and we can do it very freely, as you can see, like Kaha does right now, just adding lines and like in the middle that highlight, and then of course we can add patterns in the middle, but just like at a later stage. Ktoś ma jakieś pytanie jeszcze? Do you have questions? Ktoś ma pytania? I teraz na przykład maluję tutaj nowy wzór. Tu jest taka duża płaszczyzna, ciemna. To na przykład nie domaluję nowej kreski tu w cieniu, tylko mogę namalować ją tutaj, na oświetlonej płaszczyźnie. So you can see we have like a darker surface. So I won't paint that like line and like let's say that in the middle, but she can add it a little in the darker part just to add that pattern. Teraz widzicie takie tak pomalowane skrzydło, czyli jakby bardzo dużo się dzieje, prawda, jest duży kontrast na dole skrzydła, przyciąga nasz wzrok, czyli jak będziemy widzieli takie skrzydła, to nie będziemy w ogóle patrzyli tutaj na ich, co tutaj dzieje się na górze, tylko na te wzory, więc właśnie ważne jest i dobór kolorów, i wzory, i miejsce, gdzie namalujemy te wzory. So as you can see, like right now, that when we look at what Kaha painted, such patterns on the bottom part attract quite a lot of attention, yeah, so we look at that bottom part more than on the upper part, tak, because there's more patterns and like more brightness right now. I jeszcze teraz na przykład przyciemnię całą płaszczyznę magentą na górze. So now we can darken the whole surface with magenta on the upper part. I tym bardziej to sprawi to, że będziemy zwracali uwagę tylko na tą część skrzydła na dole. So it will make us look at the bottom part of the wing, accent it even more. Tak, tak. Yes, like it's... To jest trudniejsze, dlatego tu nie może być dużo jasnych kolorów, prawda? Te są zimne, to co mówiłam, trudniej się tak maluje, czyli ten zimny żółty musi być o wiele jaśniejszy niż ten ciepły na górze, tak. Yeah, so like it's harder because like we are going with like a brighter, colder light, but as you can see, it can be done, but just like the colder light just should be brighter just to attract more attention. Mogę troszeczkę utrudnić jeszcze to. I you can przykład, make it harder. I na przykład użyć ciemnej zieleni. And use like darker green. Gdzie tu mogę użyć? No może tutaj jest takie pęknięcie i na przykład domalować nową płaszczyznę. No, so there's like a cracked surface of the wing and we can add like a separation, like a new surface, yeah?
No, na przykład tak. I teraz jak chcemy, żeby to wyglądało bardziej trójwymiarowo, to ten żółty tutaj przy tej krawędzi musi być ciemniejszy, prawda? Czyli... So to like make it more like three-dimensional, that like that yellow closer to the edge should be darker. Prawda, tak. Żeby był pod spodem, a krawędź tego elementu musi być jeszcze jeszcze jaśniejsza niż była. So just like to accent that three-dimensional shape, tak? So for that like upper part to be like higher, yeah, we have to like darken the middle part, so somewhere that piece that is in the middle with the green, but just also accent the edge of the higher part with just like something brighter. Jakby na tym etapie cały czas szkicuję. Widzicie, zmieniam sobie, zmieniam też często właśnie po nałożeniu kolorów, coś innego wpada mi do głowy i zmieniam całkowicie koncepcję malarską. Na przykład to mi się podoba, co teraz namalowałam. To, żeby powstał, to co mówiłam, żeby powstał kontrast między kierunkami linii też, to powinniśmy na przykład tą płaszczyznę pomalować bardziej spokojnie i na przykład namalować na niej ten kierunek linii, taki pionowy. Tu będziemy poziomy malować, chociaż namalowałam też pionowy, ale wrócę do tego. I na przykład powstanie nam też kontrast. So like at this stage we are sketching just to see how it works. Like it's a very like like free work, just like without constraints, and like we can change stuff. So for example now like Kaha changed like we had that like direction of the line on the wing, but we can make a diagonal line just to change it. And like in the middle part where is the green, we can change the direction of light lines, and we will have that contrast of lines. One will be in one direction, the others will be like in the other. Może jest, prawda, za dużo tej zieleni tutaj, no to na przykład... A little more, too much green, but... To szkicuję sobie kolejne płaszczyzny i po prostu sprawdzam, jak wyglądają ze sobą. Now we are sketching like different additional like surfaces and just to see how they look together. Może tylko taka płaszczyzna by tu mogła być zieleni bez tego pęknięcia. No i widzicie, właśnie po to robię sobie ten szkic kolorystyczny i na ogół zawsze robię całego modelu, nie tylko skrzydła. I właśnie po to, żeby na przykład jak się okaże, że na tej postaci dziś będą jakieś zielone elementy, to na przykład ten zielony będzie wtedy pasował na skrzydle też, ponieważ będzie pasował do całości kompozycji. So now we can like do it very freely and just like experiment, even cover like that crack that we made, but like adding that green like makes it more coherent, if, for example, if, like on the rest of the character, like of the sculpture that we have, the rest of it, we could use that green, and adding that green here on the wing makes it more in line with the rest, like harmonizes way more. Okay. Teraz bardziej zimny jest koniec skrzydła. So just to paint that transition like a little more cold, yellow, green. Ja mam jeszcze pytanie. Poczekajcie na mikrofon. O, wyschnijmy figurkę. Ja mam jeszcze pytanie. Mówiłaś, że czasem zmieniasz koncept artystyczny i nakładasz kolejno kolory. Czy zdarzyło ci się na przykład nałożyć za dużo kolorów, także rysy, ten, szczegóły figurki zdarzyły się maleć? Tak, oczywiście. Co w takich sytuacjach robiłaś? Bo przy takiej nakładzie pracy ciężko to wrzucić do czyszczenia. Robię sobie zawsze zdjęcia figurki przed malowaniem.
takie dosyć detaliczne, z różnymi kierunkami padania światła. Jeżeli jakieś elementy, detale już nie są tak dobrze widoczne, po prostu kopiuję ze zdjęcia ich kształt. Okay, so the question was like, if it sometimes happens that you put too much paint on the surface, that the original like structure, the details are a little like covered and you don't see them. And Kaha tells yes, of course, but she makes some photos of the original sculpture like prior, and just like tries to paint it like so it looks like how it was. Kolory dosyć płynnie się zmieszały już, to myślę, że teraz jest... oczywiście jak maluję, to zajmuje mi to o wiele więcej czasu, ale zanim zacznę malować takie detaliczne wzory, jakby przygotowuję właśnie taki szkic kolorystyczny, czyli wybrałam kolory i główne światło i dopiero tak naprawdę teraz mogę malować detale. Mm-hmm. So you can see it like it mixed it quite well, like the transition from green to like the magenta orange, and like always like prior like making the patterns, like she like makes that sketch. To więc używam coraz jaśniejszych kolorów. No i jedno światło na takim skrzydle jest niewystarczające. Oczywiście powinno być tutaj więcej i też refleksy, prawda? Jedno światło powinno być główne tutaj na środku. So one light for that like that part of the wing wouldn't be sufficient. So the main light, the one light should be in the middle of the part, that part. Naturalne światło. Natural light. A po bokach powinny być refleksy. And prawda? On the sides in the shadows we can add small reflections. No to teraz zaczynam malować. I na przykład bardzo często malując te nowe wzory, jakby podkreślam te kolory, które już są na modelu. Widzicie, tu mnóstwo powstało takich fantazyjnych kształtów. So always when like painting those like small details, patterns, Kaha like tries to accent those like small nuances of color. Just like as you can see, it mixed it quite well, but you have like a lot of variety and like it's now it's the time to like show it, use it, yeah? Gdzie tu był taki ciemny punkcik, to zostawiam go i jakby tylko krawędzią go maluję. Yeah, so we had like that darker spot, like it was just a spot, but we can use it and show like maybe accent it, like paint some like edges to it, yeah? Powiedziałam, że powinno być jedno światło, prawda, główne, na środku. So there should be one main light in the middle. Ale na jedno światło może składać się kilka mniejszych świateł. So, but one for one light source that could be like together different ones. I właśnie to teraz robię, maluję kilka linii świateł na środku. So now Kaha paints like several lines of like light in the middle. I do tego malowania używam bardzo małego pędzelka. To jest ten, to jest 2.0 akurat. And for this painting, yes, she's crazy. She uses size 0.0 brush, yeah? I would have used a bigger one. I widzicie, dlatego tak ważny jest kierunek nakładania linii, ponieważ teraz maluję poziome linie. And that's why the direction of like those like adding that light, like it's very important, just to show that like those lines, the direction of those lines. Malowanie na przykład pionowych linii światła zmienia całkowicie odbiór tego skrzydła. Mm-hmm. So painting like diagonal lines of light changes the like how we look at that part of the wing.
Prawie jest to mnóstwo białego koloru, dlatego... So we are doing quite a lot of white color. Dlatego teraz po raz kolejny użyję tego zieleni i magenty na całym skrzydle. Transparentnej magenty i transparentnej zieleni. And that's why now we have to use a little more of that transparent magenta and green on the whole surface, just to cover it. Teraz odcień zmienił się odrobinę. No jedna warstwa i bardzo często to robię w trakcie malowania. Now you can see like a slight shift of the like tone and Kaha does it very often during painting. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego wcześniejszego pytania, czy używanie tylu warstw farby powoduje, że zanikają detale na rzeźbie? Tak, ale jak staram się też używać bardzo transparentnych kolorów do szkicu kolorystycznego, no dzięki temu one nie kryją tak dobrze modelu. So going back to the previous question, like yes, like adding too much color like covers, too much paint covers the details, but like Kaha uses quite a lot of transparent, like thin colors, and that's why like she doesn't lose that much of the detail, yeah, of the original sculpture. Takie moje pytanie, tak żeby zapełnić trochę tutaj ci czas podczas malowania. Czy wciąż jesteśmy jeszcze na takim etapie szkicowania, tak według ciebie? Tak, jeszcze okay. Tak. Jeszcze tak, bo jakby nie maluję jednego małego detalu. Jak skończę szkicowanie, to na przykład skupiam się na takim małym detalu i maluję jego od początku do końca. Na razie jeszcze myślę o całym skrzydle. I czy normalnie, zakładam, że nie malowałabyś tylko tego jego elementu, tylko malowałabyś już całe skrzydło, tak? Tak, całe. Tak jest, a najlepiej całą postać, tak. Mm-hmm. W jednym czasie maluję i postać, i skrzydło, wszystko. Okay. So like I had a question. And like I asked that if it's like still like a sketch. Yeah, and Kaha says yes, of course. And normally she just like does a big sketch of the whole wing or even like the whole character. And then slowly goes into detail, yeah, just like small elements, even like those details on like that wing, yeah. Mam pytanie odnośnie tych wzorów, które tworzysz. Z tego, co teraz widzę, to one powstają przypadkowo, po prostu na podstawie tego, co już namalowałaś. W twoich ogólnie pracach planujesz to wcześniej, jaki typ wzorów albo gdzie te wzory umieścisz, w jaki sposób? Planujesz to wcześniej, czy po prostu to idzie wraz z flow malowania? Jakby wybrałam to światło, które jest na środku i stąd moje wzory są też na środku. Jakby zaczynam zawsze malować od środka linię i później staram się je łączyć z tymi liniami, które wybrałam na początku, czyli z tymi głównymi tutaj, bo ponieważ tutaj pada światło. Tutaj na przykład, tutaj i tutaj i tutaj. I one jakby malując światło na środku, łączę je tutaj z tymi liniami, które wiem, że na nich powinno być światło. I dzięki temu te wzory wyglądają wtedy naturalnie, niż jak po prostu bym je namalowała tak, jeden koło drugiego. I wtedy nigdy to nie wygląda naturalnie, na przykład tak, jeden koło drugiego. I też powstały mi tutaj wzory.
ale one w ogóle nie mają odniesienia do światła, do istniejących światła i cienia na figurce. Dlatego staram się zawsze, żeby te wzory nawiązywały do istniejącej rzeźby i szczególnie światła i cienia, żeby wyglądały naturalnie. So the question like was like if Kahad like does it in a very intuitive way, those patterns, like, or are they random, like and like there's I think not an easy answer, as like it's more like in a little in intuitive, but like in a regular way, so you can't like as she made an example, make random patterns that don't correspond to the light source. You can add some things, but you have also to think about the general light and like that focus in the middle. That's why when she paints the lines, she always combines them with the light in the middle. Yeah? It works way better. To ja mam kolejne pytanko. Mm-hmm. Wiemy już, znaczy wiemy, jakie duże modele malujesz i jakiego używasz pędzla, więc pytanie tak na, żeby to wykończyć tak na 100%, to ile czasu ci to zajmuje? Skala, mm-hmm. Nie wiem, czy to jest 100 godzin, 1000 godzin, w miesiącu się zmieścisz takim roboczo? Czy... Nie. Śpisz w nocy? W tym roku pomalowałam dopiero dwa modele tak naprawdę, czy dwie dioramy, które są w moich mediach społecznościowych, więc można zobaczyć. I tak naprawdę staram się malować 8 albo nawet więcej godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, no więc bardzo długo. Czyli taki ten smog na tej kuli, no to jest, nie wiem, 300 godzin, 400? No myślę, że dwa miesiące muszę malować. Okej, okay, czyli 160 godzin w miesiącu minimum, roboczo, czyli no 300, minimum dwa miesiące. 300, ponad 300. So yeah, the question was, like, we know what brushes Kaha uses, how she paints, and like, the question is, how long does it take to paint that miniature? Like 100 hours, 1000 hours, I don't know, lifetime, yeah? Kasia, ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tych wzorów, które malujesz. Czy jeżeli malujesz, tak jak sobie narysowałaś wcześniej na skrzydle, masz albo okręgi, albo te takie półkoliste, czy te kreski, które teraz malujesz na tym środkowym części skrzydła, gdybyś malowała okręgami, to byś te wzory też układała w okręgi światła? Tak, dokładnie tak. To o tym to mówiłam. Czyli tak, dobre pytanie. Czyli na przykład tutaj mamy okręgi i wybieram na przykład tutaj sobie, że taki będzie mocne światło i wzór. To oczywiście nie wszędzie trzeba tak malować, ale wtedy to światło staram się właśnie malować tak, jak biegną po okręgu linie i przez to teraz widzicie, bardzo płasko wyglądają, prawda? Bo wybrałam oczywiście najłatwiejszą opcję do pokazania, bo mam tylko półtorej godziny. Więc jak widzicie, to wygląda bardzo płasko. Jeżeli teraz wszystkie tutaj te nowe linie malowałabym jak po półokręgu, czyli na przykład tak bym malowała biegnące światła, to oczywiście one by wtedy bardziej przypominały okrąg i skrzydło wyglądałoby na bardziej okrągłe. Okay. There was a previous question, but let's go to the new one. The question was about like if you would paint like on the example of the bottom part right now on the camera, you can see like the round shapes. Yeah. So if Kaha would organize like the middle part, like that light source a little the same, and it would be just similar, but like those lines would be not straight as it's now, because like let's say for the purposes of this demonstration, it's like the easiest way to do it. But she would like bend those shapes, like make it round. That round pattern would be visible, but in the middle you would have that highlight also, yeah? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Ta technika malowania, jak szybko zajeżdżasz pędzle? Bo dosyć rzadko płuczesz pędzel w wodzie, więc ile pędzli potrafisz zużyć na pomalowanie jednego takiego modelu? Jeden. Dlatego, że bardzo szanuję moje pędzelki i wiecie, co, czego nie robię? Nie dopuszczam do tego, żeby farba była tutaj na początku, prawda, tego łączenia włosów z pędzelkiem. Jak jest na końcu, to bardzo, bardzo długo jeden pędzelek może przetrwać. Tego już bardzo długo używam. So the question was like if Kaha uses up her brushes very fast, because like it may look like it's like mistreating them, not washing them, but she's very cautious about it, and like she uses like one brush per like one big project, like a dragon, and like she just cares about them, just like not taking too much paint for it to like go into the, I think, ferrule. Oh,
Ja tutaj dodałam teraz transparentną magentę i zielony, jeszcze pomiędzy tymi wzorami. No i widzicie teraz, tu jest bardzo dużo kolorów. Nawet powstał i fioletowy kolor. Przez to, że używałam czystych kolorów, to jakby taki niebiesko-fioletowy jest dodatkowy przez zmieszanie magenty i zieleni, prawda? So you can see now like adding that transparent magenta and green mixed all those colors together. So we have a lot of variety, like that it mixed together like visually because like, of the transparent color. I wzory, tak jak model maluje, od ciemnego do jasnego koloru, prawda? Mm-hmm. So like adding details, she paints from the darker color to the brighter. Czy zawsze od krawędzi, tam gdzie wiem, gdzie powinno być światło, zaczynam malować wzory? So just like from the edge, that when she knows there's light, she adds that like brighter color. Cię używam tutaj za dużo białego, ale celowo to robię, żeby po prostu pokazać wam, jak te jak cały ten proces wygląda, bo pomalowanie takiego skrzydła zajmuje mi o wiele więcej czasu. Myślę, że około 3 dni muszę malować jedną taką stronę skrzydła, żeby namalować wszystkie wzory. So like for this example, like just like to present it to you, Kaha uses quite a lot of white. Normally she doesn't do it, but we have to like show it in a like a reasonable time frame. And normally painting like the whole wing would take her like 3 days. I teraz powstało mi tutaj bardzo dużo linii, ale musimy pamiętać, że powinno być jedno główne światło na środku, ponieważ takie wybrałam na początku. Dlatego troszeczkę moje maluję większe, poszerzam. So we have a lot of lights, but still we have to remember that we have that like main line source in the middle. So like that's why like she like makes those lines in the middle a little thicker, like more prominent. Dlatego teraz użyję właśnie zieleni i magenty tylko po bokach, prawda? Tylko that's tutaj, why now we'll use like magenta and green just only on the sides. Tak powinnam, ten kierunek linii wybrałam. Widzicie, to jest źle, jak malowałam tak. Jak już malowałam tak, to jakby zmieniłam kierunek malowania linii i nienaturalnie to wygląda, bo nie będzie współgrało z liniami, powinnam tak nakładać. So you can see like it's very important to have that show that right direction of the brush stroke, that those lines. Like if you would paint in a wrong direction, like let's say like Kaha was showing, like it doesn't add up. Yeah, so we have to like follow that pattern and also like constantly even adding those additional colors right now, just like painting the same direction of those lines to make it look better, natural. Ty teraz też zieleni nałożyłam troszeczkę na górę. Ta magenta jest coraz mniej widoczna. And a little more green on the above part, so the magenta is a little less visible. Ale wtedy teraz, no moim zdaniem, to harmonii nie wygląda, bo przez to, że tak dużo zieleni tutaj jest, to też powinno jej się troszeczkę pojawić na górze. So now it looks more like harmonic, because there's quite a lot of strong green on the bottom, so we have to add it like on the upper part also, just like to shift it. Still, like you can see, it's orange, but not full. To teraz, żeby było troszeczkę więcej magenty, to wrócę do magenty i ponakładam ją tutaj, pomiędzy tymi liniami. So now to add a little more magenta, Kaha will add it like on the higher parts between the lines of the highlight. Prawda? Teraz jest bardzo dużo kolorów. You can see that's quite a lot of color. I teraz jeszcze raz wracam do jasnego koloru i zaczynam malować kolejne detale. And now still going back to like the brighter color and we'll add additional details. Moje pytanie jest
Moje pytanie jest takie, jeszcze tutaj. Czy tak naprawdę używasz czystego białego? Bo wydaje mi się, że nie. Nie, nie staram się go mieszać. A nawet jak używam, to zawsze używam na wierzchu inków i one wtedy to nie jest czysty biały, tylko zawsze ten biały kolor ma jakiś odcień. Mhm. Dobrze, to, tak, to też miałem pytanie. Ale... I had a question. So, like, if Kaha, like, let's say in the end, now, right now, if she uses like pure white, and it's not, like, it's always like some addition, like very slight one, but like it has like a color, not only white. Ogólnie mało. Tak naprawdę używam czystych kolorów, ale mało ich jest czystych kolorów na figurce, ponieważ je wszystkie ze sobą mieszam. So in general, she uses a lot of color. But a lot of it is not like completely pure because it's all it's mixed together. Yeah? That's why like we have that harmony. Miałbym pytanko, nawet dwa. Pierwsze pytanko jest takie, że już wiemy, że dużo czasu spędzasz nad modelem. Czy masz jakieś triki albo cheaty? Jak można by było sobie tę pracę jednak przyspieszyć, bo podejrzewam, że tyle, ile malujesz, i zdążyłaś sobie wypracować jakieś szybsze przejścia. No niestety nie mam. Kurczę. Dlatego jak się przyjrzycie dobrze moim figurkom, no niestety zawsze tył moich modeli jest gorzej pomalowany niż przód. To jest przyspieszenie jedyne, jakie znam. So, that was a good question. No, the question was like if Kaha like has some like cheats, like tricks to speed up the process, and unfortunately no, there is no cheats, and like it just takes time, and sometimes like the bulk of the miniature is a little less defined because of the time you need to like paint it. Yeah? I drugie pytanko, mówiłaś, że na wierzch tego białego, na wierzch tego szkicu kładziesz inki, a w trakcie tego malowania widzę, że to są glazy, i teraz pytanie jest takie, czy to są pojęcia, których używasz wymiennie, czy można robić równie dobrze glazy, równie dobrze, nie wiem, zaopatrzyć się w jakieś inki? Inki, no nie powiedziałam tego, bo te ciemne kolory z Chimera Colors, na przykład te, używam ich zamiennie właśnie z inktensami. Jakby one bardzo podobny efekt przynoszą. Jeżeli na przykład maluję dużą powierzchnię, chcę zmienić, na przykład całego skrzydła, no to używam tych kolorów ze Sky Color, bo one są bardzo, no bardzo czyste są i nie zostawiają białych żadnych smug. Jeżeli na przykład chcę tylko mały fragment jakiejś powierzchni zmienić, odcień, to używam tych kolorów z Chimery, ale bardzo ogólnie polecam te ze Scale Color. One są bardzo, bardzo fajne pigmenty mają i mam tylko te kilka podstawowych kolorów, nie licząc tylko te, i są wystarczające, bo można też je ze sobą mieszać i tworzyć dodatkowe odcienie, więc bardzo często ich używam. So there was like the question was like because Kaha was telling a lot of about painting with inks, but like she uses glazes, like just add that color, and the answer is like she uses inks like for bigger surfaces, sometimes for smaller, but also the Chimera colors, you can dilute them and they behave like in a very similar way, and they are also like good for it, but still like the inks also like you can mix them together, also use them, and they produce like a very similar effect. Yeah, so like it depends on you. What you like. Ja mam teraz pytanko, czy używasz może aerografu? I nie. Kiedy? Nie używam. Już to... The question was if you used airbrush, and no, I don't. Powiem wam, dlaczego nie używam. Ponieważ jeżeli ktoś ma, oczywiście polecam aerograf, jak ktoś ma wprawioną rękę i umie go dobrze używać, bo jest mnóstwo takich malarzy, to jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że początkujący malarze, którzy używają aerografu, robią ten błąd, że spłaszczają sobie powierzchnię, jakby przez to, że używają tego aerografu, jakby nawet ten wybór światła, ten używają białego koloru na całym modelu, i moim zdaniem te płaszczyzny po użyciu aerografu są bardzo płaskie i nie widać na nich wszystkich detali, które były wyrzeźbione. Więc nawet jak ktoś używa aerografu, to powinien zdjęcie figurki sobie zrobić, kilka zdjęć dokładniej figurki przed użyciem aerografu, żeby i tak zobaczyć, jak to światło się dobrze układa, i po prostu starać je skopiować się.
bo nie zawsze jest to prawdziwe, jak używamy areografu. Znaczy nie zawsze zgadza się to z rzeźbą, użycie areografu, bo wystarczy, że użyjemy go troszeczkę pod innym kątem i jakby oświetla nam te płaszczyzny, które powinny być przyciemnione. No i łatwo się wtedy pogubić i trudniej jest po prostu namalować poprawnie światło i cień. So, like, just to explain it, because, like, why she doesn't use it. Like, Kaha thinks that, like, using airbrush, it's, like, a little difficult. Like, she doesn't use it because, like, I think it's more comfortable for you, yeah? Just, like, to paint like this. But there's a problem with airbrush, if you spray with airbrush, yeah? Sometimes you cover too much of the sculpted detail. You spray with it from different angles, yeah? And just cover the places that should have shadows. And like it's, like you can of course do it, but it's very good to make photos of the original miniature under a light or something, and just to see how the like shadows are placed. And then you can have to correct it after painting with an airbrush. I jeszcze ja czasem oszukuję, jak maluję, ponieważ jak używając areografu, jakby z góry wiemy już, że gdzie powinniśmy użyć jasnych, a gdzie ciemnych kolorów i jakby te figurki są bardzo do siebie podobne. A na przykład jak robimy sobie taki szkic kolorystyczny bez tego białego i czarnego koloru z areografu, to jakby możemy my pokazać, co powinno być dla nas widoczne. Czyli na przykład jeżeli nawet jakiś element nie jest super oświetlony, wynika to z areografu, to nie znaczy, że nie możemy go na jasno pomalować, bo po prostu możemy też taką stworzyć kompozycję, że ten element będzie jasny, a będzie pasował do całości. Więc wydaje mi się, że to trochę ogranicza też nas używanie areografu, a jeszcze szczególnie z jednym źródłem światła. Okej. Okay. Translate. That was too much, sorry. Ale oczywiście jest to moje zdanie. Więc jakby, tak jak już mówiłam, jeżeli ktoś umie umiejętnie używać, jak najbardziej może używać areografu. Cześć. Ja mam... I could summarize a little, yeah, I will try. Like it's... No, I can't. Let's go forward. Let's go forward. Cześć, ja też mam kolejne pytanie. Tutaj no, mamy przykład skrzydła, które ma bardzo dużo faktur już naturalnych. I chciałam się dowiedzieć po prostu, jak ten proces, który tu cały opisujesz, by wyglądał no, po prostu na bardziej płaskich przestrzeniach, czyli jak znajdujesz światło, detale i po prostu w jaki sposób wybierasz, jak dużą, płaską przestrzeń pomalować. Oj, dobrze, nie słyszałam. Ostatniego zdania nie słyszę. Jak dostosowujesz proces, który tu pokazałaś przy jakichś dużych, płaskich powierzchniach? Jeżeli mi przeszkadzają, to często je obcinam przed malowaniem powierzchni. Ale naprawdę. Więc to jakby warto i nawet często to bardzo robię, jak już zrobię szkic kolorystyczny. Po to go właśnie robię, bo na przykład często wydaje się nam, że te płaszczyzny są takie fajne, bo tak jest dużo się dzieje na skrzydle, ale po doborze kolorów okazuje się, że jest ich za dużo i bardzo często obcinam je w trakcie malowania i jeszcze raz używam sprayu i jeszcze raz maluję. Więc nie ma reguły. Okay. Dzięki. So the question was more about like I think like just to like correct it, I think because like the question was if how you tackle the more flat elements, because like here you have a lot of like sculpted detail on the wing, yeah, and how you paint more just like flat surfaces. A similar way? Tak. No, po polsku. Jak malujesz bardziej płaskie powierzchnie, bo to chodziło? Czy na przykład, bo tutaj masz dużo powiedzmy detalu wyrzeźbionego na skrzydle, tak? Tak. I normalnie, tak, gdybyś miał na przykład taką płaską powierzchnię jak to, czy też malowałabyś w taki sposób? Tak, też bym malowała tak. No ale to jakby zależy wszystko od tego doboru kolorów, bo jeżeli chcemy, żeby skrzydła były bardzo widoczne, to na przykład wtedy bym zupełnie zmieniła inny kierunek linii, bym wybrała, na przykład taki bardziej dynamiczny, jak ten okrągły. A po drugie na przykład bym dobrała też, namalowałabym bardziej widoczne wzory na całym skrzydle. Więc okay, to wszystko zależy od tego, co chcę pokazać. Jeżeli skrzydła są mało istotne, no to po prostu maluję je w taki sposób. Okay, so like depending on the, like the shape, we can like operate with the direction of those lines, like make it more interesting, add more detail, but just like by ourselves, yeah, and just like make more round shapes or something like this, just to fill it, yeah.
But like the previous answer was like if sometimes Kaha thinks that like it doesn't add up to the miniature, sometimes she just cuts away parts of the miniature and just like primes it and like walks more. Okej, okay, słuchajcie, musimy kończyć niestety to spotkanie z Kasią. Wiem, że pewnie chętnie byście jeszcze posiedzieli, ale musimy przygotować cały setup pod Francesco. Także myślę, Kasiu, bardzo ci dziękujemy i wspaniałemu tłumaczowi również. Krzysztofowi. Brawo.